Krzy, 1, 9, 5, Witam wszystkich zainteresowanych blenderem oraz animacją. W kolejnym moim poradniku zaprezentuję: jak poprawnie wykonać taką oto animację silnika spalinowego, jaką aktualnie widzimy. Z gruntu rzeczy nie jest to sprawa taka trudna. Wystarczy wymodelować właściwe elementy, dodać do nich armaturę oraz animować w klatkach kluczowych ustawione pozy. Klatki kluczowe i pozy można zbudować według następującego układu. Aby wszystko dokładnie pokazać, prezentuję w kolejności chronologicznej pojedyncze zrzuty z klatek kluczowych animacji. Klatek kluczowych jest 9, a cała animacja w pętli liczy w sumie 200 klatek. W tym wszystkim jest bardzo ważna i istotna sprawa. Animacje trzeba przygotować tak, aby nie dochodziło do tak zwanej blokady przegubu i właśnie o tym, jak uniknąć blokady przegubu, będzie traktował mój poradnik. Za chwilę zobaczymy film ilustrujący przypadek niepożądanej blokady przegubu. Na potrzeby niniejszego poradnika stworzyłem film, który pokaże niepożądany efekt blokady przegubu. Film został podzielony na dwie części. Pierwsza część to animacja przebiegająca bez zakłóceń, stworzona w oparciu o kąt W, X, Y, Z. Jak widać na filmie ruch kości jest właściwy, zgodny z założeniem. Kość nadrzędna steruje kościami podporządkowanymi, wymuszając ich określone zachowanie w przestrzeni. Gdy zmienimy kąt obrotu z kwaternią W, X, Y, Z na domyślnie ustawiony kąt obrotu Euler X, Y, Z, to nasza animacja nie przebiega już właściwie. Zostaje zakłócona, a zostaje zakłócona dlatego, bo dochodzi do blokady przegubu jednej z kości podrzędnych blokada wprowadza zakłócenia widoczne na filmie. Aby właśnie nie dochodziło do takich wypadków, należy stosować właściwy kąt obrotu. Całe to zagadnienie wyjaśnia Piotr Łukowicz w poradniku z kostką Rubika, ale o tym za chwilę. Pozwólmy na zakończenie prezentacji. Polski kurs z Blendera i wideo poradnik Piotra Arłukowicza pod tytułem Animacja. Rotacja Eulera i blokada przegubu. Wyjaśnia zagadnienie. Dzięki tej wiedzy będziemy wiedzieć, jak unikać przypadków blokady przegubu i z czego to wynika. Kto ciekawy, niech obejrzy wideo poradnik na stronach Polski kurs z Blendera. I to by było na tyle w tym poradniku. O tworzeniu klatek kluczowych i pozowaniu nie będę mówił, bo traktuje o tym mój wcześniejszy poradnik. Powiem tylko, że aby sparentować obiekt do kości trzeba w pierwszej kolejności zaznaczyć obiekt, w drugiej kolejności zaznaczyć kość, a następnie wybrać z klawiatury polecenie, Ctrl plus P, jak parent. Z listy rozwijanej wybieramy pozycję bone i akceptujemy Enter. Kość zostaje sparentowana z obiektem. W trybie poza zaznaczoną na niebiesko kościół aktywniamy literą R. Wtedy kość możemy obracać o dowolny kąt, w dowolnym kierunku. Tymczasem dziękuję za uwagę i zapraszam do moich kolejnych poradników.